Hej kochani! Hej! Zobaczcie, w jakiej jestem ekipie! Jesteśmy w Białymstoku, odwiedziliśmy Bugi i jak jechałyśmy do Zaleską, wpadłyśmy na pomysł, żeby nagrać film, który nazywa się Dwie Prawdy... Źle! Dwa kłamstwa! Jedna prawda, zawsze to mylę. I stwierdziliśmy, że nagramy na każdej kanale, żebyście mogli sobie posłuchać naszych historii. I to jest fajna zabawa dla was, żebyście mogli pobawić się jakby razem z nami i zgadywać, czy opowiadamy totalne bzdury, czy jest to prawda. Ja stwierdziłam, że moje historie będą troszeczkę zahaczały o szkołę, o te takie młodsze lata. I myślę, że to będzie całkiem zabawne. No, bo o tym wiemy najmniej. Bardzo ciekawa, dokładnie. Tak, o tym wiecie najmniej. Także zaczynamy. Najpierw ja, oczywiście linki do dziewczyn też znajdziecie na dole. Boże, w ogóle jesteśmy trochę po imprezie, więc musicie nam wybaczyć. Dokładnie. Jesteśmy trochę... Dopiero niedawno się ogarnęłyśmy, także... Przemielone i wybrudzone. I siedzimy w kuchni. No ale tak. Dobra dziewczyny, zaczynamy. No, dawaj. Jestem ciekawa, co tam się działo w tej szkole. Dobra. Pierwsza historia nazywa się Dezodoranty. Ty tytuły masz? Ja nie mam tytułu! Ja sobie napisałam też tytuły. Słuchajcie, no. Pierwsza historia Dezodoranty. Nie wiem, czy w waszej szkole tak było, ale mieliśmy takie czasem spotkania z paniami, które przychodziły z, nie wiem, opowiadały nam o podpaskach, o dożywaniu. Tak, rozdawali tak samo dezodoranty, żeby dbać o higienę, albo jakieś, nie wiem, żele podprysznice takie, wiecie, tak. Małe. U nas też tak jakiś było. Sponsor przychodził i wiecie, rozdawał dzieciakom. I pierwsza historia jest właśnie z dezodorantami, że przyszła pani na godzinę wychowawczą, no i opowiadała nam o higienie, puściła nam film właśnie na temat higieny. I każdy z nas dostał dezodorant. I to był chyba albo Rexona, albo Dove, ale to był któryś z tych, chyba Rexona, bo to wtedy, pamiętam, czy były reklamowane w tych wszystkich gazetach typu Bravo i tak dalej. I dostaliśmy każdy po dezodorancie. No i byliśmy tak podjarane z dziewczynami i w ogóle wiecie, no kulkę, pierwsza kulka nasza i tak dalej, bo to było wcześniej w podstawówce dosyć. I zdarzyło się tak, że my mieliśmy klasę na parterze, wyszliśmy, słuchajcie, z klasy na przerwie. Wracamy, bo to była długa przerwa, wracamy po przerwie i patrzymy, znaczy zaczęliśmy tam, wiecie, wyciągać z plecaków różne rzeczy, z toreb i patrzymy, że dezodorantów nie ma, zniknęły. Co się z nimi stało? Zaczęło się dochodzenie, no i słuchajcie, okazało się, wezwaliśmy policję, znaczy szkoła wezwała policję. Matko! Bo wszystkie dezodoranty zniknęły w mój jedenacie. Też miał ochotę po prostu, no. I okazało się, jednego chłopaka zostawili po lekcjach, że rzeczywiście nam te dezodoranty ukradł. I nie odzyskaliśmy tych dezodorantów, bo on je gdzieś ukrał. Boże. A co on z nimi chciał zrobić? Sprzedać? Nie wiem, oddać nie, nie, na miesiąc? Nie, rozprowadzać na Allegro. Nie wiemy, do dzisiaj nie wiemy, ale rzeczywiście bardzo, bardzo cierpiałyśmy, że nie było tych dezodorantów. Także to jest pierwsza historia. Z mojej podstawówki. Jezu, to była taka długa historia. No, ja myślałam, że to jest jakiś wstęp, wiecie? Naprawdę, nie, to była już historia. To jest pierwsza historia, teraz druga. Druga historia. Był taki Marek, który mi się podobał. Aha. Już ten, on na pewno nie ogląda filmów, więc spoko. Był taki Marek w podstawówce, który mi się podobał. I słuchajcie, on pracował w sklepie ze swoimi rodzicami. Jego rodzice prowadzili taki sklep wielobranżowy, taki gdzie mydło i powidło i bułki i wszystko można kupić, ale generalnie też jakieś tam chemiczne rzeczy i tak dalej. I pamiętam, że mieli tam lakiery Golden Rose po 4 czy 5 zł. Takie, nie pamiętam, czy wiecie jakie buteleczki były takie bardziej okrągłe. I ja byłam strasznie podjarana, jak miałam odłożoną jakąś kasę, to starałam się zawsze kupić sobie jakiś kosmetyk właśnie w podstawówce. I ciągle chodziłam do tego sklepu do Marka. I byłam strasznie spieszona, jak tam wchodziłam. Jak on mnie widział, to ja po prostu, wiecie, cała czerwona. I kiedyś właśnie stał z bratem, rodzice weszli i coś tam sobie gadali i ja byłam tak zdenerwowana. I siedziałam w tych lakierach i siedziałam. I oni rzucili jakiś tekst, że ja chyba te lakiery kradnę. I mi się zrobiło tak głupio, że ja nie chciałam na drugi dzień w ogóle iść do szkoły, byłam tak spieszona. Że masakra i słuchajcie, tak się wstydziłam, ja to tak przeżyłam i tak się wstydziłam tego chłopaka, po prostu bałam się na niego spojrzeć i tak dalej, a on się ze mnie po prostu nabijał. I przestałam chodzić do tego sklepu i po prostu masakra. Ale powiem wam szczerze, że na razie pierwsza historia, jak i druga, jest tak realistyczna, jest tak prawdziwa i tak pasuje mi tutaj, że nie wiem co wymyśliłaś na trzecie. No dobra. Uwaga, uwaga. Trzecia historia. To było w mojej pierwszej podstawówce, ponieważ ja chodziłam do dwóch szkół podstawowych. Chodziłam, pierwsze trzy klasy chodziłam w ogóle w samym centrum Warszawy, a resztę chodziłam już troszeczkę dalej od centrum, w zupełnie innej szkole. I w tej pierwszej szkole, kiedy właśnie byliśmy dziećmi, była taka sytuacja, że bawiliśmy się na podwórku. No i chłopaki, słuchajcie, latali, oczywiście wygłupiali się, my skakałyśmy sobie w gumę i no, jak to się nazywało?
Skakankę. Muszę się dzisiaj nie mogę zrobić. Skakałyśmy na skakance. I słuchajcie, moja przyjaciółka kucnęła sobie i malowała coś kredą i podbiegł chłopak z tyłu, popchnął ją i wybił jej wszystkie zęby. Popchnął ją i po prostu ona poleciała i wybił jej wszystkie zęby. I krew się lała i masakra. A która to przyjaciółka? Z mojej podstawówki. Z twojej podstawówki. Myślę, tak jadę po twoim przyjaciółkom, że miałam powybijane zęby. Nie, z tych późniejszych. Ty pewnie myślisz o późniejszych. Tak. Nie moja. Nie moja ta. Nie. I miała wybite wszystkie zęby. I słuchajcie, założyli jej tak brzydki aparat, że ja się tak wstydziłam w ogóle z nią pokazywać. Wiem, że to jest wstrętne, ale naprawdę wstydziłam się po prostu przy niej pokazywać i jakoś wstydziłam się w ogóle na nią patrzeć i wydawała mi się taka straszna. No, także to jest trzecia historia. O matko, masz swój ty? Kuźwa, nie wiem, bo wszystkie są bardzo takie na podobnym poziomie absurdalne i realistyczne. Dokładnie, ale też opowiedziała to tak, że naprawdę... Bo ona umie opowiadać. To będzie tak krótko, tak pyk, pyk, 1, 2, 3. Ja odrzucam jedynkę na pewno. Mi też coś wtedy do rady. Tak, jakoś tu było taka... Taka była ta historia, wiesz, tak ciągnęła, potem jakoś jak raptownie szybko policja przyjechała. Ja myślę, że jedynka nie. Nie, też mi się wydaje, że jedynka nie. Ale co, razem mamy obstawiać? Czy nie, dobra, dwójka. Ja też mi się wydaje, że dwójka. Nie wiem czemu, ale nie wiem, że to nie pracują. Chociaż sama miałam przyjaciółkę, która pojechała pierwszy raz w góry, jakiś typ ją podciął na snowboardzie i też wybił jej dwie przednie jedynki, ale... Nie wiem, ale... Też tak kradziesz później znowu, co? Ale mógł być. Ale wiesz co, powiem ci, że dla mnie to jest jakby, to by się nawet mnie mogło przydarzyć, bo jestem tak walnięta, ale gdyby mi się jakiś chłopak podobał, to bym robiła dokładnie to samo, co ona, jak ona zbalaka. Ja obstawiam dwójkę. Dwójka. Tak? No. Tak? A wy jak obstawiacie? Jestem bardzo ciekawa. Zapauzujcie i napiszcie w komentarzu. Dokładnie, co obstawiacie? Otóż jedynka jest prawdziwa. Co ty jadasz? Ta policja przyjechała szukać tego zaradu? Tak. Boże. Jezus, ja nie wierzę. Tak, to była już byliśmy chyba jakoś tam... No tak wiecie, to właśnie jak mówiłam, czasy brawo i tak dalej. Chciałabym powiedzieć absurdy PRL-u, aż tak stare nie jesteśmy. Nie, ale byłam przekonana, że na pewno nie, że jedynka to właśnie no, nie. No też mi nie pasowało policjanty. Po co dezoranty młodemu chłopakowi, nie? No nie wiem właśnie. Co on chciał z tym zrobić? Przelecieć na bazarku jakimś albo nie. W każdym razie dwójka to jest nieprawdziwa historia, wymyśliłam ją na bieżąco, a trzecia historia faktycznie się przydarzyła, ale nie była to dziewczyna, tylko chłopak z mojej klasy i faktycznie miał wybite wszystkie zęby. O masz. Tak. I to było przerażające. Pamiętam też, że nie, ci, którzy to, znaczy to było bliźniaków, którzy to zrobili, nie zostali podciągnięci do odpowiedzialności. Mm-hmm. I pamiętam, że już jako w tej pierwszej czy drugiej klasie ja miałam takie poczucie, że to było bardzo niesprawiedliwe. No. I że powinni im coś zrobić. Ale on miał stałe zęby wybite? Tak. I wiesz, w tamtych czasach, pierwsza klasa, tak, 91 rok, kurde, nie było takich implantów, więc wiecie, było naprawdę hardko. No. Dobra, lecimy dalej, kochani. Druga część, musiałyśmy się napić. Druga część, no... Po wczorajszej imprezie. Ja sobie piję wodę. Słuchajcie, my jak tu jesteśmy, cały czas się śmiejemy, nie wiem, co się dzieje. Dobra, teraz przenosimy się troszeczkę dalej. W sumie końcówka podstawówki, początek liceum, trochę historii jest stąd, trochę stąd. Ja nie chodziłam do gimbazy, miałam to szczęście, więc... Ja też. No tak, ja już chodziłam. Dzieciaku. No. Dobra. Pierwszy nazywa się pamiętnik z liceum. Mhm. Możecie się domyślać, co tam było. Nie wiem, czy prowadziłyście pamiętnik. Tak, ależ oczywiście. Nie wiem, czy pisałyście wszystko, wszystko na temat chłopaków, waszych marzeń. Tak. I nawet tak dalej. Tego, że ogoliłam nogi. Fascynujące. Nie, opisywałam wszystko, no. Słuchajcie, ja zapisywałam nawet, jak ktoś mi przysłał SMS-a, znaczy chłopak, z którym powiedziałam, przysłał mi SMS-a, ja sobie najlepsze SMS-y przepisywałam. A to ja też. Ja też tak miałam. Ja w ogóle, słuchajcie, zbierałam SMS-y w telefonie. I tak się zachowałam, jak już kończyła mi się pamięć. Tak. I te od ostatniego usuwałam. I tak mi było szkoda, albo wybierałam takie najbrzydsze. Tak, bo kiedyś to było. Tak, to było w każdym razie ja sobie te SMS-y przepisywałam do mojego pamiętnika. I był taki okres w moim liceum, że przez chwilę mieszkałam z moją babcią, ponieważ w domu mieliśmy remont. I słuchajcie, moja babcia znalazła mój pamiętnik i go przeczytała. I były tam też rzeczy niecenzuralne, które sobie pisałam z moim ówczesnym chłopakiem. I moja babcia powiedziała, że albo idę do kościoła i się z tego wszystkiego spowiadam, albo wszystko powie rodzicom. No kurde. I jakoś tam babcię udobruchałam, bo moja babcia jest naprawdę fajną babką. Babcia Jadzia. Babcia Jadzia? No, wszystkie babcie Jadzie są ekstra. Ale słuchajcie, miałam takiego Piotra, że się dowiedzą rodzice, na szczęście babcia trzymała sztamę. Także to jest pierwsza historia. A tam moja mama też przeczytała mój pamiętnik.
ale jakoś tak na spokojnie. To było, pamiętam dokładnie, no, gdzieś jak chodziliśmy ze szkoły na odstownię z całą klasą. O, to były wspomnienia, naprawdę. Szkole. Słuchajcie, druga sytuacja była też pod koniec podstawówki z kolei, bo tam to było liceum, tutaj już pod koniec podstawówki, czyli miałam tam jakieś, nie wiem, pewnie 14 lat, coś takiego. I słuchajcie, uciekliśmy sobie z lekcji fizyki. Mieliśmy taką panią, z której się po prostu mega nabijaliśmy i stwierdziliśmy, że nie idziemy, idziemy na wagary, idziemy palić papierosy za szkołę. No i była taka sytuacja, że babka nas przelukała, my tam staliśmy z fajkami, jak to dzieciaki, wiecie, nie umiemy palić i tak dalej, wszyscy chcieliśmy być tacy fajni. Pani nas zauważyła i zaczęliśmy uciekać. I przeskoczyliśmy przez siatkę, tam była taka siatka. Jeszcze był pies, który się rzucał, taki z naprzeciwka. Pies sąsiadów. Zaczął się rzucać, ja byłam tak przerażona, że aż rozerwałam spodnie i uciekłam do domu. I bałam się na drugi dzień iść do szkoły. Także to jest druga historia, rozerwane spodnie i fajki. A trzecia historia też jest pod koniec podstawówki, czyli mieliśmy jakieś 13-14 lat i wtedy do kina wszedł Killer z Cezarym Pazurą. I pamiętam, jak puszczali, nie wiem, jakieś reklamy, czy tam mówili o tym filmie, generalnie ten film był wszędzie, po prostu jakieś brawo, właśnie, popcorn, pamiętam, wtedy była ta gazeta, no i ten Cezary Pazura. I moja mama powiedziała mi w domu, że nie idę na ten film, ponieważ tam jest bardzo dużo przekleństw, ona nie chce, żebym na taki film szła i tak dalej, że to jest bzdura. I siedziałam, słuchajcie, w ławce i gadałam z koleżanką, która była przede mną i głosowaliśmy, nie wiem, czy wychodziliście do kina z klasą, ale to było głosowanie na godzinie wychowawczej, na co idziemy. I ja strasznie chciałam iść na Gwiezdne Wojny, bo wtedy też było odnowienie jakby Gwiezdnych Wojen. Był ten, tam poprawili ten film i strasznie chciałam iść na Gwiezdne Wojny. I głosowałam na Gwiezdne Wojny, a nikt nie chciał iść na Gwiezdne Wojny. Wszyscy chcieli iść na Killera, bo wszyscy chcieli być tacy super cool. Boże. No i ja powiedziałam koleżance, że nie idę i że moja mama powiedziała, że mnie nie puści. I co ona zrobiła? Jak zaczęliśmy głosować i tak dalej, zaczęliśmy się kłócić na co iść, powiedziała na całą klasę: Karolinie, mama zabroniła iść do kina na Killera, bo oni przeklinają. I wszyscy zaczęli się ze mnie śmiać, nabijać i po prostu była jedna wielka ze mnie polewka. Także to jest trzecia historia. Boże, znowu gdzieś trójka, może, nie wiem. Ja nie mogę, po prostu na takie... Ale ten pamiętnik, no właśnie, u mnie będzie prosto, naprawdę. Teraz wy zgadujcie. Kurde, z pamiętnikiem jest bardzo takie... Jest realistyczne, no bo jest mnie możliwe. Też się to zdarzyło. Aczkolwiek nie... Co ona mogła robić w tym wieku z tym chłopakiem, że to aż tak było... To jest karo. To jest karo, więc wiesz, to liceum. Później co tam było? Papierosy. To papierosy mnie spotkała bardzo podobna też sytuacja, bo też chodziliśmy na wagary i też uciekaliśmy. I też rozdarłe spodnie. Też były nauczycielki, dokładnie. I łapaliśmy procenty z butelki, żeby nie uciekały. Więc to też takie jest bardzo. A trzecia? Trzecia też z tym Killerem. Ale dzieci na Killera też do kina? To podstawówka była? Podstawówka, tak, końcówka podstawówki. Tylko wiesz, tak jak już gimnazjum, powiedzmy, no bo to... Tak, bo to my miałyśmy starsze. To mogliście iść na tego Killera, Boże, ja nie wiem. Znaczy, w sumie, teraz najbardziej skłaniam się ku trzeciej. Nie wiem z jakich powodów, może dlatego, że Karolina zawsze wspominała, że miała tak kijowo w szkole i że nie była zadowolona, by się nie mogła ten, mogli się z niej teges, chociaż kurde, no ja nie wiem, czy jej mama by powiedziała, że nie, chociaż nie wiem. Dobra, ja dwójkę odstawiam. Niech dobra, to ja biorę trójkę, jak już tak pogadałam, to już niech będzie to trójka, to będzie to jedno. Okej, trzecia historia jest prawdziwa. Patrz, a skłaniałam się też trochę, no. I pamiętam Martę, która to powiedziała i jej tego nigdy nie wybaczę. No, wybaczam, ale nie zapominam. Nie, ja nie wybaczam. Tak się ze mnie śmiali po prostu, że wiecie, że jestem lamusem, bo mi mama zabrania, tak? A ja byłam dosyć grzecznym dzieckiem. Druga historia się wydarzyła, ale bez papierosów i bez rozerwanych spodni, po prostu spieprzaliśmy przed nauczycielką. No to właśnie, o to mi chodziło, tak? Ale też były wagary. Natomiast pierwsza historia też się wydarzyła, natomiast to nie były SMS-y, bo SMS-y miałam w pamiętniku. Moja babcia znalazła co innego. Moja babcia znalazła komiks, który razem z koleżanką rysowałyśmy na chłopaków w liceum i nabijałyśmy się, że robił sobie chłopakowe party, na którym oglądają niecenzuralne filmy. I narysowałyśmy komiks, taki na dużej kartce, jak oni się tam spotykają i właśnie robią niegrzeczne rzeczy. I moja babcia ten komiks znalazła i powiedziała, że albo się wyspowiadam, albo powie rodzicom. Także też się zdarzyło, ale trochę innej konfiguracji. Także prawdziwa historia w 100% jest trzecia. Wow. Chociaż zdobyłam jeden punkt. No, tak, Oleska wygrała. A teraz słuchajcie, idziemy do dziewczyn i dziewczyny będą opowiadały, ja się już nie mogę doczekać. Także przypiłujcie się na kanały dziewczyn, zostawiam wam linki na dole, zostawcie kciuki do góry, jeżeli wam się podobają takie historie, jeżeli chcecie słuchać więcej historii z tamtych dawnych czasów. Myślę, że to jest fajne. Treści dziwnej treści zawsze są. Fajne. I coś innego takiego, no nie? No. Dobra, kochani, żegnam się, do zobaczenia, zostawcie kciuki, pa pa!